Dzień dobry. 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 No, jedziemy do Obi. Mamy sobotę, padało od 5 rano, wam powiem, jak wstałam. I wracałam, to też padało. Uwaga, będzie hop. Będzie hop. No, ale wróciłam i się walłam. Walłam się na drzemkę 3-godzinną. No, wstaliśmy, kawę my wypili i idziemy pierwsze co do Obi, bo musimy sobie kupić wungla. Tak. Sobie napalimy. A nam się paliwo skończyło do pieca. Jezu, jak rzuca tu. Ja w ogóle fryzura po wstaniu. Jak po powstaniu. Tutaj o. Nie, niedoskonałość. Coś miałam mówić w ogóle. O kurde, tu pierwszy raz czerwone światło. No. Ale teraz tak będzie. To nowe światła takie mamy, wiecie? Bo tu nam wybudowali osiedle. No, nie blok, nie dom. Od razu polecieli z całym osiedlem. Na środku pola. Na środku pola. No to jest takie osiedle na środku pola, no. No, co miałam mówić? A, że zaraz szefów będzie patrzył, bo służbowym autem jedziemy, męża. No niestety. Musimy to zrobić. Zara będzie OPR. Gdzie ty jeździsz na wolnym służbowym autem? A tak będzie widział, gdzie, co, jak. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Jesteś monitorowany. Szefowej powiemy. Szefowej powiemy. No. Jadę też z ciekawości zobaczyć, jak to tu wygląda, ta trasa. Tu można jechać. To wszystko pozamykane. No nie no, jedną zrobili stronę, no ja tędy jadę autobusem, no to tak? Chyba jeden, no. A trendy. No tak, tędy wraca, tędy jedzie. Raz jedną stroną jechał, zrobili, a teraz drugą jedzie stroną i bateria pada w dodatku w telefonie. Nie wiem, jak ja to zobaczyłam, że nie zobaczyłam. No mi też bateria pada. No i wrócimy to... Ogarniemy co nieco, no i zrobię tą zupę w końcu, nie, bo by człowiek zjadł ciepłego. A nawet się tak przyjaśnia trochę. No ale taki tydzień będzie szary, ale w miarę ciepły. No, bo jest ciepło ogólnie, nie? Jest ciepło, tylko że no, rozpadało się znowu. A ja tak myślałam, że może nawet, ja tak myślałam w środku tygodnia, że bo weekendy krócej pracuję, że wrócę, to coś na ogródku już porobię, bo tak się dzisiaj przyjrzałam, jak wróciłam, że już krzaki puszczają nowe liście, trzeba by było to poobcinać wszystko, a sekator trzeba kupić. No nie, o, zobaczę, coś... nie ma, bo się tamten połamał. Zobaczę w Obi od razu, może nie kupię go dzisiaj, ale zobaczę jakie są, bo taki porządny bym chciała, bo tam ta róża rośnie. Grube takie ma te pęta i połamałam sekator, bo miałam taki malutki, wiecie, do przycinania delikatnych krzaczków, a ja to wzięłam się za takiego krzaka, że nie wytrzymał napięcia. No. Zobaczę chociaż ile kosztuje, na jaki wydatek muszę się przygotować. Nie no, fryzurę to ja mam genialną. Ale se pospałam w końcu. O matko. Dalej by człowiek poszedł spać. O co, jak wrócimy jeszcze kawusia i się bierzemy za coś, nie? No, nie, już kawusie nie. Ja chyba jeszcze jedną sobie podam dzisiaj. No, w ogóle się poskarżę, bo mężu mi zjadł chipsy. Oj tam! Jak spałam. Tak, skarga poszła. No. Dobre były. Dobre. Moje ulubione paprykowe. No, widzicie? Ja nie wiem, po prostu. No. A tak poza tym to nic się nie dzieje. Córa w pracy cały dzień.
zarobieni. Pranie dalej schnie, bo nikomu się nie chciało ściągnąć. Ale myślę, że już doschnie teraz. No to nawet takiego ruchu dzisiaj nie ma. No pusto jest, no. Jak wracałam, też było pusto, tylko to było wcześniej. Dalej no to... się dzieje to na rynku dzisiaj? Co na rynku? A ten strajk? A ja nie wiem. Szukaj informacji dzisiaj, ale nic nie wyczytałem. Ja nie wiem, bo ja nie wracałam tamtą trasą. Ja też nie, na szczęście. Ja obwodnicą chciałem od razu. A ci, którzy stali w korkach, to po 2 godziny. No. Po 3. O, może tak lepiej. Ja tak trzymam rękami pod. Ej, to tak, no. I co? Jest już która? 15. 15? Czy nie? Jest 15. Zanim wrócimy, to będzie 16. Zanim coś zrobimy, będzie 19. No i co? I tyle. Nie rób tak, bo ty lepiesz. Powiedz mu, nie rób, to będzie jeszcze gorzej robił. No, złośliwy jestem z natury. Bydle. Złośliwy z natury, no. Tak? Widzicie, co ja mam katusza? A w ogóle jaki parking tu pusty pod sklepem? No zaraz cię dupnę. Także tak. No to my jedziemy, bo co będziemy tak... Jesteśmy. Piękne kwiatuszki są. Ho, ho, ho. Oj, bratki, ale takie... umęczone życiem. Patrz, kwiatuszki są. O. O. Brałabym. Co, idziemy? Czy co? O, tu są te. Cyprysiki, nie, to są z tym. Myślałam, że tu sekator był taki. No właśnie. To idziemy. Pilnuj. O, jakie ładne. Jakie ładne donice. No ale cena. Cena ostra. Ale ładne. O, te brązowe. To co, parapetówki takie? No. Znaczy na, też na powieszenie, nie? Bo haki mają. Ale ładne, lubię takie. Znaczy podobają mi się takie. O, taki sobie komplet możemy kupić. Zobacz. Taki szary. Nawet stabilne, ty. A po ile to kosztuje? Tak sam fotel, tylko to pozycyjny 1350. 5500. O matko. Matko święta. O, tu jest po 2. Taki narożnik. A to jest osobno? O, stół chyba lichy. No nie wiem. No ja tak się rozglądam po prostu. Bo nam się ten stół popsuł. Metale tu. Będzie się trzymać. O, tu jeszcze są takie z bambusa. Tak sobie patrzymy po prostu. Marzymy sobie. Co byśmy chcieli. O, taki dla mnie, o. Na szerokodupny. O cholera, zrób jeszcze raz. Taki kwadrat jest.
Niby nic. Niby nic. A wyciągasz? O, i fotela masz. Ja, patrz, ile to miejsca zajmuje malutko. To jest dobry pomysł. I to kosztuje 1300 zł. I fajnie, bo są zasłonięte przed deszczem, nie? No, to ciekawe. Widzicie? Wobi. Takie rzeczy tylko wobi. Metalowy jest? Metalowy. O. Kurde, dobre. To trzeba będzie to patrzeć, czy to będzie... I teraz jakby tak pomyśleć, to też może służyć jako półka. Tu sobie możesz coś dać, nie? Na poduszkę, nie? Z fotela. Poduszka jest tu. Aha. Ale na przykład na rzeczy jakieś grudowe sobie wpieprzysz tu, zasuwasz i dziękuję, do widzenia. No, sobie wpieprzasz, dziękuję, do widzenia. O, a to? To? Bujaczysko. Pobujaj się, zobacz, fajne. Patrzcie, taki fotel fajny. Bo ja nie zejdę z tego fotelu. A to dla mnie takie, dla... No chyba przed telewizor. Grubodupny. Ale czad. No. Dobra, możesz iść na zakupy. No. Ale fajny fotel. Ile on kosztuje? Spadaj. Bujaj się. Bujaj się. Tylko nie ma tu ceny. Może za darmo. No, bo nam ten stół, jak ktoś nie wie, bo myśmy mieli taki ze szklaną szybką, to nam się szyba stukła, bo parasol wyrwało i szyba pękła. A dorobienie samej szyby kosztuje praktycznie tyle, co nowy stół. No, więc już od tamtego roku patrzymy za czymś nowym. Zostawił wózek. O, albo tu są takie metalowe, ale mały stoliczek. No tak popatrzeć można, nie? Popatrzeć, pomarzyć. Dobra, idziemy, po co mamy iść, bo idziemy tu. Ale że prymulka 8 zł. Dajcie żyć. Tak? No może. No masakra jakaś. Takie nędze. Jak to, no, jak to po 2 zł kiedyś było takie. Zapomnijmy, no właśnie. Że taniej to już było. Taniej to już było, oczywiście. To już taniej było. Ładny storczyk. O. Kalanuchę, czy jak ono tam? Kala. Tu jest prymulka, ale taka... Nędza. Nędza, bida z nędzą, no. Nie ma na co patrzeć. No, tu już widzę, że też przeceny takie robią, jak już to już się nie nadaje do niczego. W ogóle do wywalenia jest. Tak. Nie? O, takie coś nie za 12. Gdzie takie bagaże? Ma pani rację. O, widzi ta? O, a tu jakie? A coś tak położył? Połamał się bidulek. Padło. Zrzuciłam. Nie połamał się. Ładny taki gruby łodyg ma. Ale tu pobity. No. Dobra, idziemy. Ogólnie na ogrodniczym jest pusto. Doniczki, jakiś żółw samotny, konewki, kora, nie ma i ogrodzenia.
O, tu są jeszcze. No, ale takie średnie. O, tutaj znowu pani mówiła, że tu są. Nie, nie, nie. Średnio mi się widzi. Idziemy, no nie idź tu. No. Czego mnie zawracasz? Nie idź. Melko, muszę zobaczyć, czy coś jest, wiesz? Bo pani znowu mówiła, że tam coś stoi, ale tam nic nie ma. Dwa weź te brykiety. Dwa? A jednym dasz radę, to na tyle? Później ciężko rozpalić. No. A drzewa nie mamy, nie posiadamy. Kurczę, nie wiem, gdzie te sekatory. Tu są sikawki, węże. Gdzie te sekatory? Tu. Jo? No tu są sikawki. Tu są łopaty. Grabki. O, tu są, tu! Ale to takie duże same. O. Ale tu, masz tu jest takie za 33 zł. O, tu są, no widzisz, ja nie widziałam. O, są jakieś... Ale patrz, jakie to wyskoty różne. Są 200 zł nawet, 280, 290. Matko jedyno. To już nie, ty takie coś? Za 9 zł? Znowu tak, mi się. Za 10 zł. Znowu mi się rozwali. Nie, tu za mało jest. A tu jest taki za 33,99 duży. O, ten by był super. 45 zł, ale jak to działa? Taki. Takie nożyce. O. O, ten by super był. Masz włosek w nosie? Tak, w nosie mam. Utnę. W nosie pod pachą i wszędzie. Ja nie chyba woli sierpem i młotem. Chyba, że. Bo że chcesz taki sekator sierpowaty. No, sierpowaty sekator. Nie, no jest od koloru do wyboru. Dwie dyszki, jeszcze coś takiego. No na pewno potrzebuję taki większy. No to coś takiego, za dwie dyszki tu masz. To o. Bo ja dużo krzaków nie mam, no ale znowu mają mi się połamać, to ja pierdzielę. Dobra, chodź na razie, bo i tak na razie nie kupuję, bo... Nie mam na takie przyjemności. To jest pulchniarka chyba taka do gleby. Rolnikiem to nie jest. No to jest jak rolnik ora broną. Tak? Dobrze mówię? Poprawcie mnie. Brony? Takie mini? Czy... Odchwaszczać. Że sobie... No taka haka nowoczesna to jest. Odchwaszczacz. No tu pisze odchwaszcz. Jakie nazwy? O, tu jest, napisane, co to jest. Albo raczej nie jest, ale to Fiskars. To jest piła hak. Coś ciekawe. Dobra, idziemy do kasy, bo czas. A to co? No, teraz się zainteresował. Zara przy muce kijem. I tam ten zestaw mi się ogrodowy podoba. Dobra, idziemy płacić do domku. No i my wrócili. A dalej się spać chcę. Mężu napalił, teraz idzie ze... Nie, o, poszedł. Dopiero się zapaliło. Poszedł ze śmieciami. A ja się biorę za zupę. No, bo trzeba by było coś zjeść, nie? Coś by człowiek zezarł na ciepło. Mamy gerę, wstawiamy zupiszcze z mrożonki. Proszę ja was. No, tylko zaraz zobaczymy. Co mówisz? No mówię,
myślę, że zaraz zobaczymy, ile tam jest ziemniaków w tej jednej mrożące. No zobaczysz. Bo jak coś to wysypie ryżu albo makaronu, się pyta, mężu je co woli, a on mówi bez różnicy, pomógł jak zawsze. Ja jestem głodny, więc cokolwiek powiem, tak mi się jeść. No trudno. Kurczę! Coś chciałam. Jezu, chciała. Chcę sobie parówki wyżerać. Zostawmy spokojnie, głodne. Tylko mi łazi wyżera parówki, no. Ja nie wiem. A potem ja pewna, że mam, a nie mam. Wsypię po pół z każdej i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy dam całość, czy po połowie. Też nie chcę, żeby ono taka była, że łyżka stoi, nie? Chociaż te jarzyny, jak się ugotują, to i tak zmienią, zmniejszą, nie zmienią, swoją objętość. Nie, on znowu lezie. Wiecie kto, o. Widać wąsa. Cofaj. Dam pół tej. O, tu faktycznie tego kalafiora. Dwa kawałki. O, to jest ta wiosenna. Kalafior, brukselka. Marchew, no i to podejrzewam, że to ziemniak. Taki malutki, ale mi się nie chce ziemniaków ubierać. Kapusta, brukselka, fasolka, kalafior, pietruszka, marchew, seler. Nie, to seler, nie ziemniaki. Nie ma tu ziemniaków. O! A nawet jakby były, to nie szkodzi. To chyba zasypiemy ryżem. No właśnie, niezdecydowana jestem. Czy ryż, czy ten? O, tu sobie wsypiemy pół kalafiora. O. Daj mi jakiś widelec. A na co ci widelec? No, nie mogę sobie to tego wyczepać. Jeszcze dowalimy pół fasolki. Wow. No. I sobie zrobimy swoją mieszankę, nie? O. Już to wygląda całkiem zacnie. Więc to chowam z powrotem. To ja tu pozamiatam. Woda nam się gotuje. A to jeszcze kuwetę im weź. No to najpierw tu pozamiatam. Bo ja nie pamiętam tam te powybierać im miny. Bo rąbią jak... No. Oni po dworze biegają, a w domu rąbią. Kulturalne. Się odzwyczaiły przez tą zimę. No. A tu znowu nie mamy liścia laurowego, nie? Daj mi spokój. Daj mi spokój. Nie może być. Dobra, będzie bez. Może gdzieś jest, ale nie wiem. Jakiś jeden, nie? Może gdzieś jakiś jeden. No ale go blisko. Dobra, daję, bo już się gotuje woda. Weź tu łapę. No, zaczekaj mnie. Ja ci kuwety nie wymienię. Jakie groźby. Ci kuwety nie wymienię.
Tak, szukam, czy tu mam resztę bulionu, bo tu była reszta bulionu. O, tu mam jeszcze pieczarki. Ona kupowała jakiś szklany coś. Jest, tylko patrzę, bo ja używam. Zanim jechałam, tu trochę zostało w słoiczku i patrzę właśnie, czy to jeszcze jest, czy już to zużyte jest. No, no, no. Ale nie widzę, to chyba nie ma. Czy taki bulion, która kupiła z Biedronki, one też są smaczne. One są chyba za 4,99, jak się nie mylę, albo po tyle były. Będzie zupa bez mięsa, bo no. Czy piersia dać do zupy? No to też. A zjesz? No to nie. No ale już warzywa dałam. Czy teraz mam mięso dać syrowe do tego? Nie no, zrób jak uważasz. Pryj się kit stąd. A piersia sobie osobno usmażymy najwyżej. Najwyżej. No. Już nie będę. Jeszcze pokroję pieczarki, się gotuję, tu gary. Zaraz będzie mężu mył, bo obiecał. Nie ma wyjścia. No, zrobimy co. Deseczkę. Zrobimy co zrobimy. Jakiś film se puścimy, nie? Czy coś. Tak, jak zróbmy co, mam zrobić po tym, pożyjmy się lepiej. Ale ty tu cifem zalewasz, to jak ja mam to wymienić? Jakim cifem? No, ubikacja. Kuwetę? Nie cifem, tylko domestosem już jest wymyte. A, dobra. No, ale to do może... O, dobra. No, zrobię z pół paczki, zjemy, a później ewentualnie, jakbyśmy zjedli dzisiaj wszystko, to jutro zrobię z drugiej pół. No, bo nie wiem, jak pójdzie. Jeszcze tu pokroję, no widzicie, taki patyk kupiłam, że nic nie widać, nie da się przechylić. O, tak się da. O, ja już gacie odpiżamy, jeszcze Merry Christmas. No, pokryjmy jeszcze parę pieczarek. Dodatkowo, bo już wczoraj córa sobie robiła tosta. Smażyła pieczarki. Więc będzie taka ratatouille. To szybko, pół godzinki i będzie, nawet szybciej. Bo to co to? No, także widzicie. Robię zupę. No. Robię zupku. A chyba bym się herbaty napiła. No. Zrobię sobie herbatę. A później pomyślimy, czy będziemy jeszcze coś sobie tam robić, czy nie. O, już się gotuje. No, ewentualnie sobie na wieczór usmażymy po kotlecie z piersi. Już. Nie? Dobra. Tym zdrowym. A co? Jakoś coś, może z serem, może coś. Mamy oscypki. A wam powiem, że te kulki są takie pyszne. Te o, w sensie, co ja kupiłam w Zakopanem. O, tu mam jeszcze całą paczkę, takie o. Ja byłam pewna, że to są normalne takie, te, ale one są...
Mięciuśkie. Normalnie rozpływają się w ustach. Takie inne. Nie wiem, czy to miało jakąś nazwę swoją. Bo oscypek to oscypek, korboce to korboce, czy korbace, korboce. Te sznurki w sensie. A te kulki to ja nie wiem. Co, mocno tam mieli? Merry Christmas. No, mam smaka na herbatkę. To jaką? Zielona nie, bo zielona pobudza. A co to za japanelo tu leży? Ja nie widziałam. Musiała córa kupić. Japanelo. Dobra, dam od razu pieczarki. Kurde, i tak wyszła gęsta, tak nie wiem. Czy wody dolać? Dolej wody. Nie wiem, czerwoną czy z pomarańczą. Czerwona, czerwona jest cytryną, a to jest pomarańczą. Chyba sobie zrobię czerwoną i po prostu dam sobie pomarańczy. Taki miks będzie. Wszystkie łyżeczki brudne znowu. Kuźwa. No. Dam sobie łyżeczkę. Nie wiem, jakoś mi tak smak wziął na herbatę. A herbat jest w trzy, nie powiem co. O, jeszcze mam ten kompot niedopity. Jeszcze jest taka jakaś na zimno. Tutaj jest taka, bo to Adelaidka mi przyniosła. Ja tu chyba trzy wypiłam. Taką, ale pachnie cynamonem. Jak te ciasteczka korzenne, nie? Te. Też bardzo dobra. Tylko, że ja coś nie miałam smaku na herbatę. Po prostu. Nie wiem. A teraz mi się zachciało. No, się zaparza. Dolejemy resztę wody. To co, ryż czy makaron? Dawaj ryż. Ryż. No i krótka piłka. Bo mi to bez różnicy, a ja nie umiem się zdecydować. Matko jedyno z tym. O. Akurat jest troszkę ryżu. A wszystko. Wszystko. No więc będzie taka wiosenna zupka z ryżem. Ale powiem ci, że wczoraj ona by lepiej smakowała, nie? Jak była taka pogoda. Niż dzisiaj, jak jest buro i ponuro, to by człowiek kapuśniak zjadł. Od razu się smak zmienia. Bicek. No. No to myślę 10 minut i będzie. Może 15, no. Ewentualnie. Dam od razu ten bulion, bo tu się na samej wodzie gotuje. I łyżkę masła dam. Żeby to miało jakiś smaczek.
Może troszkę płatków chili dam. No kurde, nie otworzę, no. Ja nie wiem, to zrobili takie we wnęce. O. Zamiast na wierchu. Horrorniki. I to widzicie, tak nam sobota mija, no. Ja jutro do roboty. Lub do pracy, jak to woli. Do wyboru. Dobra, dam na razie pół, nawet nie całe, zobaczymy. Paluchy oblizuję. Zaraz będzie, że paluchy oblizuję. I gotuję. Dam łyżeczkę płatków chili, które przywiozłam z Bułgarii, przypominam. Jest filmik, jak byłam w Bułgarii, sobie poszukajcie. W tamtym roku. Super było. Pierwszy raz leciałam samolotem i srałam w gacie. A już wracałam, to było fajnie. Dam tak, o. O, może nie całe. Damy płatków chili. Chili. Herbatka się, o, fajnie zaparzyła. Już się robi ciemno. Zaraz będzie ciemno. O, tu mam pomarańczkę. Sobie wkroję do herbatki. Tylko sobie sitka oczywiście nie wzięłam na fusy. Trafusy mi latają. Czekajcie, bo jeszcze coś tu miałam dać do tej zupy. I coś mnie za... Coś zapomniałam. Prędzej niż... Tu widzę. No nawet łyżki w tym domu się skończyły. Kuźwa. Ja nie wiem. Nie, no jeszcze trzeba dać. W ogóle nie słone. Wiecie, czego ja nie lubię w mrożonkach? Tego takiego posmaku. Nie wiem, ale ja wyczuwam, wiecie, taki ten mroźny smak. Taki, no to mi przeszkadza lekko w tym wszystkim. Wiadomo, świeże warzywo to świeże warzywo. Ale jak ja bym miała kupić kalafiora żywego, znaczy świeżego w sensie, fasolkę, brukselkę, coś tam, to ta zupa to by mi chyba stówę wyniosła, nie? Nie no, przesadzam, no ale... Na pewno dużo, dużo drożej. O, tu nawet groszek pływa, ty. Widziałeś? No, teraz good. A tu jeszcze kiedyś była puszka groszku mała. Chyba zużyta jest, bo nie widzę. Nie ma?
Jest już ciemno. No właśnie. Dobra, ja to przykrywam, niech to się robi. Żeby się ryż ugotował. W międzyczasie sobie pokroję pietruszkę. I się widzimy już jak będzie gotowe. No i gotowe. Chcesz zupę? No. No to ci naleję. No, fajna wyszła zupka. Ale jak zwykle nic nie widzicie. O. Akurat z pół paczek na ten garnek. Nie wiem, ile ma ten garnek. 3 litry? 4? Jakoś tak. Trochę się kalafior rozgotował, jak zwykle. Nawalę ci ryżu, bo ty lubisz. Nie będę ci żałować. O. Proszę bardzo. Jeszcze pietruszeczka. No i co więcej? Co więcej potrzeba? Takie dzieło sztuki. Aha, dodałam jeszcze śmietanę, nie? Pół tej śmietanki 30 dużej. I dałam taki plaster masła. Żeby jakiś tłuszczyk był. No. Masz zupkę. Poszedł do pieca dowalić. No. I widzicie, no. Zjemy zupkę. Jeszcze gary pomyjemy. Może pranie wstawię. Ale nie wiem. Nie, chyba dzisiaj nie. Jutro wstawię jakieś. Chociaż nie wiem, zobaczę. No i sobie jakiś film poszukamy, obejrzymy. I koniec będzie tego dnia sobotniego dzisiaj. No ale jutro nowy dzień, nowe wyzwania, jak to mówią, tak? Więc żegnam się już z wami w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Pa!